Cześć, w tym tutorialu zaprezentuję Ci więcej informacji odnośnie zakładki Candidates, profil kandydata. Profil kandydata pozwala na bieżąco sprawdzać i aktualizować historię rekrutacji Twoich kontaktów, aby wszystkie niezbędne informacje oraz zmiany w procesach rekrutacyjnych danego kandydata były zebrane w jego profilu. Opcja Parser CV pozwala nam na dodanie pliku CV, aby system automatycznie otagował kandydata i dodał podsumowanie. Gdy CV jest już załadowane do istniejącego kandydata, możemy również przeanalizować jego doświadczenie, dodać dodatkowe, samodzielnie tagi do profilu, które uznamy za istotne. Tagi. Ten element pozwoli Ci szybko sprawdzać i weryfikować, do jakich rekrutacji pasuje Twój kandydat. Tutaj istotna informacja, że automatyczne dopasowanie kandydata z otwartymi projektami dzięki tagom będzie dostępne już w drugim kwartale tego roku. Można również dodać dowolny komentarz o kandydacie. To dobry sposób, aby zanotować własne spostrzeżenia i aktualizacje w danym profilu. Opcja anonimizacja kandydata została stworzona dla sytuacji, w której Twój kandydat wycofa zgodę na procesowanie danych. Informacja ta będzie uwzględniona w profilu. Historia aktualizacji profilu jest bardzo istotna, aby kontrolować zmiany u danego kandydata. Możesz tutaj tworzyć i sprawdzać historię kariery danej osoby. Informacja o procesach rekrutacyjnych. Dzięki tej funkcji możesz sprawdzić status procesów rekrutacyjnych, w których bierze udział Twój kandydat. Jeśli dana osoba bierze udział w rekrutacji Talent Place, to status jego procesu będzie aktualizował się automatycznie wraz z kolejnymi etapami w rekrutacji. Na dzisiaj to ode mnie tyle. Do zobaczenia w kolejnych tutorialach.